Witajcie moi widzowie w trzecim odcinku z gry Disciples 2. Kontynuujemy naszą przygodę diabłami. No i myślę, że kończymy już tą misję w tej naszej turze. Nie, w tym naszym odcinku, bo w tej turze jeszcze nie skończymy. Ale w tym odcinku już myślę, że skończymy tą misję. Przejmiemy ostatnie te dwa miasta. Mamy ile mapy przetransportowane już na nasze 35%. No myślę, że z czasem już będzie 50% i myślę, że przejdziemy tą misję lada chwila. Co my tu w ogóle mamy? Tu jest jakiś oddział przeciwników. Czempion szkieletów, można by tu zaatakować. Co tu jeszcze wam mogę w ogóle powiedzieć za ciekawostkę? A, też chciałbym poinformować, że nie czytałem jeszcze komentarzy, jeżeli jakieś były. Chociaż spodziewam się, że może ich nie być na początku, bo są to w końcu odcinki no mało popularnego twórcy. No ja nie jestem jakoś mega popularny, więc może nie będzie w ogóle komentarzy, ale jeżeli by były nawet, to przepraszam, że nie przeczytałem, bo po prostu ja nagrywam teraz wszystkie trzy odcinki pod rząd i mamy czwarty poziom naszego wojownika. Rycerz piekieł, 100 obrażeń, no już jest po prostu potęga. Tutaj już brakuje tylko 50 expa. Ale no, właśnie nagrywam 3 odcinki pod rząd. Nie wrzucę ich wszystkich naraz, ale... ale już wszystkie naraz tutaj sobie nagrałem. I będę sobie wrzucał je tam w jakiejś tam kolejności. Prawdopodobnie właśnie będę chciał po jeden dziennie wrzucać. Bo ogólnie nie zamierzam robić daily, tylko uwaga, bo wiele osób może już krytycznie na to spojrzeć. Nie mówię, że mi się uda zrobić daily, tylko że spróbuję zrobić daily. No bo no wiadomo, że to różne sytuacje w życiu się mogą zdarzyć. Może też mi się jednak odechce ten pomysł. Ale będę starał się robić daily. Może się uda, może nie. O, mamy sztandar. Ja właśnie nie zauważyłem wcześniej tego sztandaru, dopiero teraz. No to w kolejnym poziomie damy sobie możliwość używania sztandarów. No 15% zwiększa liczbę obrażeń zadawanych przez całą naszą armię. W sumie za daleko trochę kliknąłem. Chciałem w miasto. Dobra, bierzemy sobie z powrotem nasze miasto. W sumie darmowe expy nam tylko dał. Znowu. Tymi jednostkami dwoma. Przeczekamy sobie w mieście. Mamy już w ogóle tak dużo złota, że za jak będziemy mieli 9000, to będę musiał wydawać na wszystko, co popadnie. Bo już naprawdę, ja już nie mam co robić z tymi pieniędzmi. Ale w sumie, to jeżeli dobrze pamiętam, bo troszkę grałem, w sensie, ja we wszystkie mapy grałem. No może nie wszystkie, ale praktycznie wszystkie mapy w Disciples już grałem i jeżeli dobrze pamiętam, a w tą mapę dużo grałem, to jeżeli dobrze pamiętam, tutaj jeszcze powinien być nauczyciel na tej mapie. Powinien gdzieś tutaj jeszcze być, może w tej stronie mapy. I no jeżeli jest, no to sobie po prostu wypoziomujemy za te pieniądze postacie. Znaczy, jednostki raczej nie, ale będę chciał wypoziomować bohatera. Bo nie ma sensu poziomować jednostek, bo jak mówiłem, no one nie przechodzą na później, tylko one przepadną, a bohater nie, więc wypoziomować bohatera na kolejne misje, myślę, że to jest dobry pomysł. O, i kolejny poziom u bohatera i u pandemoniusza mamy jeszcze kolejnego, pięknie. A tutaj brakuje jeszcze trochę, tak z 50, tak z 750 chyba expa. Jeżeli dobrze obliczyłem. O, i my już zadajemy 100 obrażeń. No i zaraz sobie damy możliwość korzystania ze sztandarów. O. Dobra, nie kupuj gościu już bohaterów, bo mi się nie chce biegać lewa, prawa. Dobra, sztandary to jest chorąży, tak. Sztandary. Pyk. No i ile teraz zadajemy? Wow. Zadajemy jakieś 120 obrażeń. A inni, oni 115, 50, 70 i 70.
No myślę, że no jesteśmy już niepowstrzymani. Jestem niepowstrzymany. Dobra. No, to też można pominąć. No to już są tak proste walki, że mi się ich nie chce po prostu robić. Bo to jest tylko klikanie lewej myszki. Znaczy lewego przycisku mysz, dokładnie mówiąc. Dobra, to też można już wygrać bez problemu. No i jeszcze trochę. Ciekawe, czy mi się uda jeszcze czwarty poziom dobić na tym czarodzieju. O, wilkołak. Ale bez odcienia? W ogóle właśnie, odcień to jest trzeciopoziomowy strzelec u nieumarłych. To już jest trzeci poziom tego widma i ducha. I ona się różni tym, że paraliżuje wszystkich. No a wilkołak jest odporny na oręż po prostu. Ale czarodziejami go wybijamy. Dobra, puśćmy turę. Ile my już tam w ogóle mamy złota? 9540? To trzeba to zacząć wydawać. Ile mamy złota? 9800, dobra. Trzeba to wydać, chociaż z tysiak. Ulepszmy wszystkie miasta. No, wszystkie miasta zostały ulepszone. Okej. Tam mamy miasto, tu, dobra. A, i to jeszcze miasto. A, już też ulepszone jest, dobra. No to bijemy tych panów. No i mamy ruiny, zobaczmy co w nich będzie. Bo jak już chyba mówiłem, ale nie jestem pewien, że w ruinach właśnie nie możemy sprawdzić co jest w środku. Więc atakujemy nieznane. No jeszcze z 560, coś takiego. Znowu dostaliśmy złoto. A my tego złota już za dużo mamy. No, znowu wysłał bohatera. Nie, tylko nie to. Okej. No mówię, no każdy bohater, którego on wyśle teraz, będzie po prostu niszczony od razu. O, jest nauczyciel. Dobrze, pamiętałem. No, ale zara, wypoziomujemy te jednostki. Ale zara, będzie potęga. Okej. Okay. Puszczamy tułę. No i lecimy te poziomy wbijać. Nie no, myślę, że za 9000... Chociaż jeden poziom wbijemy. Dokładnie. Ej, to w sumie... Może ja będę cały czas grał na łatwym, żeby tyle złota dostać. Bo mówię, na średnim się tyle złota nie dostaje. A jakbym grał cały czas na łatwym, mógłbym sobie tak właśnie łatwo poziomować za złoto jednostki. I bohatera. A jest to moim zdaniem przyjemna rzecz, jak poziomowanie sobie jednostki bohatera. Pieniędzmi. Wow, zadajemy już 100. 100 ile? 130. O, już mamy nawet taki mieczyk oznaczenie, że piąty poziom. No, nieźle, nieźle, ale w sumie to jeszcze bym chciał. Jeszcze jeden. Aha, rzucili na nas jakieś zaklęcie, no super. Ale jeszcze jeden poziom bym sobie chętnie wbił, bo. Wtedy byśmy mieli szósty poziom i byśmy mogli tego mieć jeszcze jedną postać w armii. Sześć postaci. Nie, nie sześć. Pięć. Dlatego chcę jeszcze sobie szósty poziom wbić. A 1000 mi już brakuje tylko, jak zakupiłem expa. Talizman.
O, to sprzedamy. O, dobra. Mamy tego, kolejny poziom. To sobie weźmiemy. 25% obrażeń więcej zadaje. Uwaga, uwaga. Wow. Ile my teraz zadajemy? 160? No. No powiem wam, że jest moc. Poszedłbym sprzedać ten talizman od razu. No, tak zrobimy. Bo zależy mi na tym kolejnym poziomie. Bo ja sobie wyeksploituję tego bohatera, jak skończymy misję i zagramy sobie tym bohaterem na kolejnej mapie z diabłami później. I no to w sumie też sprzedam. Wszystko już sprzedam. Wszystko jest mi już niepotrzebne. Według mnie. Ta mapa już jest tak prosta dla mnie się zrobiła, kiedy mam takie poziomy. No patrzcie to, patrzcie to. Pyk na strzała. I patrzcie to jeszcze. Bronisz się? No i 16. 16 mu zostało. Ile tu brakuje? No jeszcze 400 jakoś. No a tutaj. No ten 1000 fajnie by było jakoś jeszcze wbić. A jeżeli by się udało, że miałbym już o jedną jednostkę więcej, to na następnej misji nie będę miał tego czarodzieja, tylko będę miał demona, dwóch czarodziei i wojownika. Bo ja lubię korzystać z tamtych demonów. Tu nie skorzystałem, bo po prostu no, nie miałem miejsca na nich. O Jezu, dobra, my wbijemy ten poziom, uda się. Bo tylko 300 brakuje. To jest do zrobienia. Tym bardziej, że jak smoka zabijemy, to już w ogóle, no jeszcze 100. Dobra, zaraz będziemy mieli szósty poziom bohatera. Fajnie. Naprawdę, może będę grał tylko na łatwym i miał dużo złota. Ja ogólnie nie mam problemów ze złotem, ale skoro to w taki sposób fajny można wykorzystać. No i to jest bardzo fajny pierścień. On jest najlepszy, jaki mamy póki co, jeżeli chodzi o artefakty. I sobie po prostu zmienię go zamiast tego kielicha. No bo to jest lepsze. Zobaczcie, ile teraz zadaje dzięki temu. Nawet to, ten plus jest większy od tego, co mam standardowo. Ja teraz zadaję 220 obrażeń. To są takie obrażenia. Ogromne. No patrzcie to. Drugopoziomowa jednostka. A ja przypominam, że ten bohater, on może mieć maksymalnie 99 poziom. Jakbym miał taki poziom na nim, to ja to naprawdę chyba już nie byłoby jednostki, która by sobie z nim nie dała. W sensie jednostki, której by on nie zniszczył, by nie było. Nawet jak jest taka ten najpotężniejszy stwór, bestia Galeana, to on by ją przecież roznosił. Ty, wygrałem. A. Ale weszli z powrotem. Bo ona ich wszystkich wyrzuciła z walki tym strachem. Ale znowu wleźli. Z powrotem. Dobra. Oddawać moje miasto. Ile tu jeszcze brakuje? O, 90. Nie, naprawdę, to już jest chwila i. I mamy ludziska. Szósty poziom. A ja mam jeszcze wyeksploitowanego takiego bohatera, co właśnie kiedyś grałem w tą misję, to największy poziom miałem wtedy czwarty. Ale grałem na średnim i miałem mniej złota. To można zrobić, że kolejną mapę po prostu zagram na średnim, a tą na łatwym. Te pierwsze mapy sobie tylko zagram na łatwym. Żeby mieć już mocniejszych bohaterów do tych trudniejszych map. Bo są tutaj naprawdę ciężkie mapy. Ja zacząłem od takiej po prostu łatwej mapy. A to jest naprawdę jedna z łatwiejszych map. O Jezu, znowu muszę po niego biec. Inaczej zrobimy, bo mi się nie chce biec po niego znowu. Taka armia ci wystarczy? Żeby go zniszczyć? No. Wygrana.
Nie będę biegł tym bohaterem znowu tam. Mógłbym zająć to miasto już, ale nie chcę, bo wtedy mapa się skończy. A chcę jeszcze tego smoka ubić i będziemy mieli kolejny poziom. Tylko zapiszę, jakbym miał jakiś głupi błąd popełnić. Wszyscy są zdrowi? Tak. Dobra, lecimy. Bijemy smoka. To jest najpotężniejsza jednostka na tej mapie. Zadaje tylko 60, co powoduje, że nie jest taki mocny, no bo my mamy już więcej, zadajemy naszymi czarodziejami, ale zadaje na wszystkich. Ogólnie to jest najsłabszy smok, bo jest 5 smoków. Jest smok zielony, niebieski, czerwony, czarny i biały smok. A zielony jest najsłabszy ze wszystkich smoków. Widzicie, ja mu prawie połowę HP samym bohaterem zdjąłem. Oj. A, on ma odporność na ogień, no tak. To czarodziejami wezmę obronę, żeby mniej obrywali. No. Oj, 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 ale żeś chamsko spudłował. Dobra. Koniec tego. Pięknie, kolejny poziom, tutaj też. No i to już jest taka potężna armia. A my zaraz będziemy mieli jeszcze jeden punkcik. I teraz zadajemy 250 obrażeń. To są tak potężne obrażenia. Aha, dobra, dowodzenia. I w ogóle ile potrzeba na kolejny poziom? Nie, no już nie ma chyba szans, żebym wbił aż tyle znowu. To 15. O, to jest jeszcze więcej obrażeń o 5. I teraz zadajemy 260 obrażeń. I koniec walki. Dobra, więcej poziomów już nie będę wbijał. Chociaż ciekawe, czy wbiłbym jeszcze jeden. Może by się udało wbić jeszcze jeden, jakbym, wiecie, wszystkie te artefakty sprzedał, które mi zostały na dole. O, te tutaj niepotrzebne. Bym jeszcze poszedł zwiększyć poziom u nauczyciela i tak dalej. Nie, no dobra, jest możliwe, żebym jeszcze zwiększył poziom, ale nie wiem, czy chcę to robić. Nie chce mi się chyba już, wiecie. Skończyłbym sobie już tą mapę. Tym bardziej, że no już mówiłem, że to będzie raczej ostatni odcinek i tak chcę zrobić, ale teraz zauważyłem, że tu jeszcze dwa skarby zostały. Chcę to obczaić. Może jakieś fajne artefakty tam zostały. O, kula. O, i tam jeszcze jest wróg. Demon. Drugopoziomowy. Mhm. Okej. O, tu jest kolejna kopalnia złota. Dobra, no zablokowali nam drogę, trzeba ich zaatakować. Okej. No i lecimy. Ostateczna walka. A w sumie, wiecie, z rycerzami sobie zrobię ostateczną walkę. Bo oni nam zajmą to miasto. Prawdopodobnie. Zobaczmy. Tak. Dobrze, no to czas na ostateczną walkę. Oto ostateczna walka na tej mapie. Z demonami. Pyk. One shot. On już ucieka, ale nie ma ucieczki. Z tej walki już nie ma ucieczki. Dobrze, i po zajęciu tego miasta mamy koniec gry, także od razu już mówię, że dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że seria wam się spodobała. Nie jest to jeszcze koniec serii, bo będą jeszcze kolejne odcinki oczywiście z innych map i innych ras, ale z tej rasy to byłoby już na tyle, znaczy z tej mapy, o,
Bo tą jasną będę jeszcze grał. Będę jeszcze grał diabłami, ale w inne mapy. No i tak, misja została wykonana. Eksportujemy naszego potężnego bohatera, który zadaje 260 obrażeń i ma takie artefakty. Naprawdę udało mi się zrobić, że jest potężny. No i tyle. Udało się. Skończyliśmy mapę. A tak sobie jeszcze sprawdzę. Diabły. Eksportuj. To są ogólnie moi wcześniejsi bohaterzy. Z innych tam różnych, z różnych map, jak grałem. A ten bohater. Nie ten. Ten. A nie, dobrze ten. On. Tak, zachowało się wszystko, dosłownie wszystko. Nawet wypicie tamtej mikstury permanentnej, no wszystko. No 250 HP, 260 obrażeń. No po prostu moc. Jeszcze 62 inicjatywy, to się tak często rusza. No i mamy Artorias bohatera. Pięknie, dobrze, udało się. Mamy silnego bohatera na kolejne misje. No i to byłoby właśnie już na tyle w tym odcinku. Był to raczej krótszy odcinek. Znaczy też nie jakoś mega krótki, no tam 10 minut krótszy od wcześniejszych. No ale też mieliśmy po prostu mniej do zrobienia, bo już kończyliśmy mapę. I dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinki wam się podobały. I zapraszam do kolejnych odcinków z gry Disciples. Do zobaczenia, cześć!